Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, jest ze mną Purpos. Hello. Co wy jak macie ostatnimi czasy, że kurde, ludzie mi się wciskują w moje przywitanie? Ale nie, ej, bo wiesz co, bo to ja to zapoczątkowałem, chciałbym tutaj podkreślić. Ja to wymyśliłem, ja tu jestem główny wciskacz, więc proszę powiedzieć wszystkim innym, co ci się wciskają, żeby sobie w dupę wsadzili swoje wciskanie. No to muszę mojej kobiecie powiedzieć to. No przepraszam. No, to drama. Mam na te Lazara filma nagra na Purposa. To jest, wiesz, to jest trademark wciskania. No, słuchajcie, kolejny odcinek oczywiście z Trackmaniu Desu. Jedziemy sobie na tych dłuższych planszach, bo całkiem fajny odbiór był na poprzednich odcinkach. Przypominam, że u mnie odcinek jest niedziela, natomiast u Purposała będzie w czwartek. O godzinie 13. Czwartek 13, także dwa razy 3. Kurde, no. Znaczy w sumie to trzy razy trzy, słuchajcie, bo jest czwartek, 13 i trzeba zobaczyć. Dokładnie. Widziałeś? Ja to normalnie jestem mistrzem reklamy. Wiesz, z czym mam problem? Z czym? Z tym wyskokiem wzdłuż słupków. Z wyskokiem wzdłuż słupków, no bo tam trzeba równo się ustawić. No wiem, że trzeba się równo ustawić, no ale... Ja mam trochę problemy ze spiralą pierwszą. A to nie, to ja tutaj żadnych problemiszczów nie mam. Bo mnie tak trochę ściąga. Bo ja jestem mistrzem i nie mam problemiszczów. Dobra, przyjechałem. O, żeś ty, kurna, w kwadracik. Już nie w dzwoneczek? Nie. Dzwoneczek jest zbyt okrągły do tego, co tu się dzieje dalej. Za tym wyskokiem. A powiem wam, że jechaliśmy, znaczy ja jechałem przed sekundką inną planszę z tej serii. I była taka wpytkę taka. Taka wpytkę mówisz? O, przejechałem, dobra. Ty, drugie miejsce, ma. Hiech! Ja to jednak jestem... Nie, teraz ja mam drugie miejsce, hiech! Dużo mnie wyprzedziłeś? Pół sekundy. To będzie dziwna plansza strasznie. No strasznie dziwna, bo bardzo techniczna. Ale nie jest taka nie do przejechania. Tak, to zdecydowanie jest, nie jest nie do przejechania. Dobra. Muszę jeszcze raz. Not bad. Ta spirala. Dobra. Powiem ci, że idzie mi nad wyraz dobrze teraz. Dobra. Teraz tego nie spinkolić. Dobrze tutaj zrobiłem. I prosto w metę. A to ładnie wyprzedziłeś. Mocno tracę czas, czy nie? A nie, nadra... Ojejku, źle. O, screenshota zrobiłem niechcący. No jak standardowo, to już twój trademark, że tak powiem, jest. No, wiesz co, bo backspace'a naciskam i mi palec zjeżdża na F12 i... A ja wiem, o co ci chodzi z tą spiralą, bo przypuszczalnie ty... tam... klejcie do bandy, nie? No. Ja cały czas manewruję, że tak powiem, tam... Nie jadę idealnie prosto, tylko manewruję. No właśnie, też tam staram się. Ale to różnie z tym bywa. Ona tak po chamsku ściąga, więc lepiej jest po prostu po zewnętrzne jechać trochę bardziej, wiesz? Dobra, tutaj wyrobiłem się, okej. Dobra, 10 setnych poprawiam. Ale dałem dupska teraz. Ja poprawiam o całą sekundę. O kurde. A tu jeszcze sekunda, to jeszcze ten. Bylebyś o półtorej sekundy nie poprawił. Patrz! Wyprzedziłeś mnie? Spójrz na tabelę! Nie mogę, teraz jadę! No tak będziesz miał skuć baba na dziada, to zobaczysz. Dużo lepiej? O kurde, taki sam wynik jak ja. No. Dokładnie identyko. I co w takiej sytuacji? Po pół punkta. Po pół punkta? Albo ale pierwszy raz chyba taką sytuację mamy, nie? No jeszcze szczególnie na tak długiej planszy. Bo wiesz, na krótkich planszach to jeszcze jestem w stanie gdzieś tam stwierdzić, że no jest to logiczne, że wiesz, że gdzieś tam się ma taki sam czas. Ale tutaj, kurde, to jest niespodziewanka, słuchajcie, ludziska. Po prostu jakichś cheatów używasz i tyle. Normalnie, od świątka pożyczyłem. Świątek to przy mnie to tam jest, wiesz. Jego cheaty to są słabe cheaty. Ostatnio normalnie widziałeś, jak Detrana wygrałem u Vertesa, nie widziałeś? Nie widziałem. He! Po prostu se wziąłem i se pierwszy raz od roku zagrałem w Detrana i se wziąłem i se wygrałem. Jeszcze marodzę po drodze, jak mi do dupy idzie, a tu nagle patrzę pierwszy. Co
coś mi kurczę nie idzie. Gdzieś teraz zacząłem gubić powoli ten czas. A jeszcze w tym wszystkim najlepsze jest to, że Vertes znał tą planszę i był drugi zaraz za mną i mówi, że będąc drugim pobił swój rekord czasowy na tej planszy. A ja wygrałem. O, teraz poprawiam 16 setnych. Tutaj też... za bardzo sklejam bandę. No właśnie na tym pierwszym zakręcie takim ostrym, nie? Nie. Po tych słupkach sklejam bandę. Tam jest mi ciężko. No, ja teraz dałem. I potem zaraz po tych słupkach, jak jest skręt, wyjeżdża się i jest pod ten podskok z tym. Z. O, już dupa. Przyspieszaczem. I tam już, jest lipa też. Już nie dojedzie. Wiesz, to się da jakimś takim fajnym driftikiem wziąć. No właśnie mi ten driftik za cholerę nie chciał wychodzić. Ale spiralla. Ja nie mówię o tym pierwszym przed słupkami, tylko o tym zaraz za słupkami. No tak, właśnie tam jest najgorzej. No, 93 setne, no to co, no to po 0 punktów po pierwszej rundzie. Po pół! No niech dobrze, niech będzie. Po pół punkta. No to po jednym już sobie dajmy w takim razie. No to sobie dajmy po jednym. Dobra, no. Jest po jednym. Daliśmy sobie po razie. Tak się powinno, słuchajcie, rzeczy na YouTubie załatwić wszystkie konflikty. Daliśmy sobie po razie i wszyscy zadowoleni, zobaczcie. Daliśmy sobie po razie i zobaczcie, i ty, i ja dostałem mniej punktów od... Nie, więcej, dobra. Daliśmy sobie po razie i to jest gala Trackmania YouTube 2018. Tak, MMA Trackmania, słuchajcie, sztuki mieszane, drifty, speed, full speedy. Power slidy, wallbangi. Tak, power slidy, wallbangi, wszystko po prostu, nie? Co chcecie? Także tak pojechaliśmy. Whatever kurcze blaszka chcecie. Dawaj taką galę otworzymy. No to przecież otworzyliśmy właśnie. Ale tak na serio otworzymy. Tak bardziej. O, ale pięknie przejechałem ten pierwszy wiraż. A ja tutaj już starciłem dużo prędkości, ale przejadę sobie, może uda się jakoś tam. O, to świetnie to zrobiłem teraz, no rewelacja. Tak dobrze mi wyszedł ten pierwszy zakręt, no tak byłem z niego dumny, a potem już nie byłem tu z niego dumny, rozumiesz? Tu się trawą jedzie, nie? Trawą długi czas. Trawą długi czas? Nie wiem, bo, że tak powiem, dałem tak zwanego dupala. Aha. I przydzwoniłem wallbanga. Czyli nie pojechałeś do końca? Nie. Bo to była technika, wallbang. Mhm. Tylko taki czołowy wallbang mi wyszedł. Taki niby w ścianę, ale czołem. Kurde. Panie Purpos, przerażam. Ale pomieszana jest ta... Ach, dobra. Strasznie długa, ty, minutowa plansza. Ale powiem ci, że aż... Przeraziło mnie, jak dobrze to jadę. No, powiem ci, że taki jestem zadowolony z tego czasu na razie. Masakiera. Bo tylko w jednym miejscu popełniłem błęda, a tak to... To nie popełniłem żadnego błęda. No ja też teraz jadę na razie bez błęda w sumie. Oj, tu mi źle. I tam mi też źle. Wszędzie mi jest źle, kurde, źle mi wszędzie jest po prostu, no. To wszystko twoja wina. Sorry. Sorów się nie ulepi, Klusek. Sorków. Ale powiedziałeś sorry, a nie sorki, musiałem dostosować. No dobra, tak, no to sytuacji. Sorki. No to sorki masz. No to sorków się nie ulepi, Klusek. No i masz. Fajnie, no. Fajnie? Bardzo fajnie. Wow, ale mi podbiło. O, ale jadę dalej. Człowieku. A że mi jajcami pojechał po bandzie. Nie doskoczyłem, dobra. A teraz powiem ci, że... Ty w ogóle przejechałeś, ty, ja tego nie mogę przejechać. A mi teraz idzie naprawdę super. O kurde, panie Purpos. Coś pan dostał takiego, kurde? Busta. Busta, dokładnie. Jakbyś tu był. No. Znów jestem umiarkowanie zadowolony ze swojego przejazdu. Ja też, na razie. 56 setnych poprawiłem jeszcze. Także no. Ja mnie trochę straciłem na prędkości, ale już się rozpędzam znowu.
aby przejechać chociaż. No kurwa mać! A miałeś nie przeklinać już. No i znowu ale nie stary, no w tym samym momencie zawsze mnie gasi, no po prostu... No nie da się nie przeklinać, no. Bierz przykład ze starszego kolegi. Siła masa Hinketasa, dobrze, wziąłem przykład. Nie zapomnę. I na bogatości. Tak, przyjebałem na bogatości też. I stokrotka. A, stokrotka też. Ostatnio sobie oglądałem jakieś funny moments właśnie z tym... Z Kytasem. Z Kytasem? Z Kytasem... Jesteś takim Kytasem, że zawsze kończysz z lepszym czasem, o widzisz. Ale ty normalnie... Hunter Coelho. No. No beznadziejnie mi po... O ja! 300 gorzej od ciebie! Ja pierdziu, serio? Dobra, ale ja teraz jadę. Aj, skleiłem bandę, ale jestem gamoń teraz, no. Za bardzo kombinuję, a pierwszy przejazd był dobry i tylko poprawić parę rzeczy i jest git, a ja za bardzo tutaj próbuję, wiesz. Ja trochę straciłem czasu, ale nadrabiam i to zaczynam mocno nadrabiać. Fuck. Fuck, kakke. Ta bukakę od razu. No nie mogę, no nie mogę. Ostatnia próba, jak teraz tego nie przejeżdżam, to jest... 2-1 dla ciebie. 2-1. Oj, zrestartowałem. Dobra. Ja już... też zrestartowałem, no to teraz GG. No to thank you very much. No chyba, że teraz pobiję rekord tej planszy, no wiesz. Nie dasz rady, bo już za mało czasu jest. Spoko, spoko. Nie, dobra. Jebać! Tu, 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 tu. Trackmanie. Ja sobie podriftuję z tyłu, o. O? O kurde. No, Boże. Nie! Poprawiałem o pół sekundy. No byłem w stanie to jeszcze ujechać, bo wystartowałem jak było 55 sekund, wiesz? Mówisz, że jak było 55 sekund, to no byś i... celował na taką prawie, że top 250. No bo gdzieś tam, no już widziałem metę na przykład teraz, a przydzwoniłem w jedną bandę, nie? Szedłem tak już coraz więcej, miałem coraz więcej, a wiesz, że jak się na początku ma więcej, to potem jest lepszy czas, nie? Mhm. O, wyprzedziłem cię. Mówię 300. Nie, wyprzedziłem cię w tym, mam 89 985 pozycję. Ja mam 88 tysięcy. A bo wiesz, że to nie widać, nie? Dopiero po następnej no. rundzie zobaczymy. Także ty masz... U mnie masz 92, ja u siebie mam 88 900. To zobacz, przeskoczyłem o 3000 pozycji, bo ty widzisz z poprzedniego wyścigu zawsze, nie? Mhm. No to ładnie, to ładnie. No to ładnie. Jeszcze parę takich przejazdów i będę top 1. No. Optymista. Always. After all these years? Ale że co, że jak, że ole czat! Wow! Nie pomyślałem o tym. To jest w ogóle mapa na minutę. Tu się jedzie minutę, czujesz to? Czy nie, oni jadą to w minutę. A my to pojedziemy w minutę 10 na przykład. Albo ze 40. Nie, tam jest, to jest trudna plansza. To będzie plansza tak zwana trudna. Od razu cię uprzedzam, bo po tamtym tym jest trudno. Ten pierwszy wyskok to jest Pikachu tak zwane. O, za małą prędkość miałem. Słyszałem klakson mocy. Tak jest, no musiałem go sobie wreszcie dodać, bo wiesz. Ja użyłem swojego i przerąbałem w bandę. No bo ty nie masz klaksona mocy, ty masz klaksiosiątko. Holy shit, jak za szybko, o kurde, jak się za szybko to przejedzie, to też jest do dupy. Bo tam jest taka na górze, taka. I ogólnie takie. Taka? Ty no jaszcząc wyprzedza. Kurde, wylatywałem za mapę.
Ty, no nie, ja nie wiem, jak to zrobić. No dosłownie, no ja nie wiem. Bo jadę za szybko, czujesz to w ogóle? A ja jadę jak gówno. Gunwo. Ja wiem, jak ja jeżdżę. Wiesz, jak mówią Rosjanie? Po rusku. No fucking way. A, no tak mówią, no. Zgadza się, czasami im się tak wyrwie. O, abym pan to tylko przejechał. No właśnie, ja też... więcej nie chcę. Ja też bym chciał to tylko przejechać. Już jestem na 50 sekundzie. Ja też. Skleiłem bandę. Skleiłem drugą bandę. No ty gdzieś za mną jedziesz. Czy właśnie wycofałeś? Kolejna spirala? Łe, to ja jestem... A dobra, widzę tą spiralę kolejną. Taką w zamknięciu już, nie? W sensie w tak, hali. Jest minuta 9. No to nie, to ja będę miał znacznie gorszy czas od ciebie. Minuta 16. No nie, ta plansza nie należy do moich ulubionych już. Nie wiem, jak w twoim przypadku. U mnie tak samo. Ten pierwszy skok tam jest w ogóle przerąbany, bo nie można sobie tego idealnie przejechać. Znaczy musisz jechać po prostu prosto, cały czas. No nie do końca, bo właśnie mówię o tym, ale o tym takim dużym skoku później. A, o tym... O tym takim po pierwszym drifcie, tak? Tak, 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 tak. Znaczy właśnie tam można to przejechać na full speedzie, tylko że nie polecam, bo wtedy przyrzniesz w brameczkę u góry. Aha, no to nie, ja tak nie robię. No dobra, 8 sekund poprawiam. 8 sekund? Wow. No tylko, że zobacz, jaką mam stratę do ciebie. Aha, 8 sekund. 10 sekund poprawiam. No i poprawiłem 10 sekund. Minuta 0,6. Bardzo ładny czas. Nie, ani trochę. Dwa przynajmniej takie solidne przyłożenia w bandę. Ja widzę, że mój czas chyba też nie będzie poprawiany. Ta, 56 setnych. Do dupy! Ale żebym to teraz zrobił. Jak tego teraz nie spieprzę, to będę miał naprawdę poprawiony czas. 2 sekundy poprawiam. No to ładnie się zapowiada. 2,5. U mnie też ładnie zaczyna być. Kurde, że tam... Dałem dobra, tak... Dobra, to ogarnę, poprawiam 2 sekundy. Ogarnąłem ten wyskok taki zły. No dobra. Minuta 0,4, no już niestety... Oj, przywaliłem tu w bandę niestety. No ja też tam przywaliłem. Ale 2 sekundy poprawiam. No to 2 sekundy mi wystarczą, żeby z tobą wygrać. Huh, bo mam 5 sekund przewagi. Huh. Poprawiłem 3 sekundy, no. Trochę ile miałem różnicy? No ponad sekundę miałem do ciebie różnicy. No ale wiesz, bierz pod uwagę, że nie do zera. No nie do zera, no nie dostaję do zera, także to jest najważniejsze. Także ja jestem zadowolony. O, i jeszcze pięknie się wyrąbałem na koniec. Patrzcie, jak skleiłem Flipping Mix 540. Kto kurwa tak potrafi? Tylko ja tak potrafię takiego Flipping Mixa myknąć. Dobra, także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie i to by było na tyle. Przypominam, kolejny odcinek będzie u Purposa w czwartek o godzinie 13. Zasada 3 razy 3. Czyli czwartek, 13 trzeba obejrzeć. I to by było na tyle, żegnamy się z wami do następnego i trzymajcie się, yo!